Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Świat oferuje nam wiele wzorców do naśladowania. Celebryci, gwiazdy popkultury często bywają dla nas wzorem w myśleniu i w stylu życia. Z pewnością potrzebujemy wzorców, ale czy szukamy ich we właściwym miejscu? Życie życiem innych ludzi nie przynosi nam prawdziwego szczęścia, a czasem życie celebrytów okazuje się w rzeczywistości zupełnie inne, niż je sobie wyobrażamy. Jezus chce nas ochronić przed nieudanymi inwestycjami. On chce dla nas życia prawdziwego, a nie wyimaginowanego. Życia w wolności dzieci Bożych, a nie w niewoli stereotypów i nierealnych marzeń. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. To prawdziwe wyzwanie, to rzeczywista miara naszych możliwości, naszego potencjału. Nie szukajmy wzorców na tym świecie, bo postać tego świata przemija. Szukajmy wzorców nie sezonowych, ale doskonałych w każdym calu. Jezus daje nam też dzisiaj konkretne zadanie, które pomoże nam dotrzeć do tego celu. Skoro Bóg jest miłością, to uczmy się naśladować Go w miłowaniu. Powiedzieliśmy sobie, że trzeba zmienić perspektywę patrzenia na siebie i świat niejako oczami samego Boga. Konkretny przykład jest w dzisiejszej Ewangelii. Bóg wszystkich ludzi, dobrych i złych, przestrzegających prawa Bożego i lekceważących Go, traktuje tak samo, jako swoje ukochane dzieci. Dziś jestem wezwany, aby na każdego człowieka popatrzeć jak na swojego rodzonego brata lub siostrę. Bywało różnie, ale więzów pokrewieństwa nic nie zniszczy. Dostrzegać w drugim człowieku własnego krewnego to coś więcej niż go tolerować, znosić jego obecność. To znaczy dostrzegać w nim rysy Bożego podobieństwa, które są także moimi rysami. Wszyscy zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, bez względu na różnice, które nas dzielą. Więcej jest w nas tego, co mamy wspólne, niż tego, co nas różni. Kochajmy Boga, który jest obecny w każdym z nas, i miłujmy się wzajemnie, bo On, nasz wspólny Ojciec, miłuje każdego z nas.